Prawie 300 uczestników zaprezentowało się w niedzielę w Opatowie w trzecim ogólnopolskim turnieju tańca disco. Uczestnicy zmagali się w kilku kategoriach tanecznych o Puchar Wójta gminy Łęka Patowska. Turniej ma charakter ogólnopolski, bowiem uczestniczą w nim reprezentanci szkół tańca z całej Polski. W sumie wzięło ponad 300 osób udział w turnieju tańca disco wrocławskie, które Sokolniki, tutaj bliżej Trzcinica, Oszczeszów, jak już mówiłem, Wrocław, Kępno, nasz tutaj przede wszystkim klub z gminy Łęka Patowska. W kategorii solo do lat 10 zwyciężyła Gabriela Kryściak z klubu Madar Opatów. W kategorii solo do lat 11 Mateusz Strzelecki z Madaru Opatów. Solo 13 lat Patryk Woch, Retro Kępno. Duety 13 lat Sandra Szymała i Emilia Pyta, Retro Kępno. Mini formacje powyżej 12 lat oraz formacje Show Studio Retro. W trzech kategoriach zwyciężyli reprezentanci Madaru Sokolniki, również w trzech Centrum Kultury Zamek Wrocław. W maratonie triumfował Mateusz Strzelecki oraz Ola Jeziorna z Opatowa. Z przebiegu rywalizacji zadowolony był wójt gminy Łęka Potoska, Witold Jankowski. Myślę, że ta ilość i zawodników, i opiekunów, rodziców, i obserwatorów była tak wielka, że to jest wynik tego, że to było super, że było fajnie. Byłam tutaj 3 lata temu, poziom się dużo, dużo podniósł od strony technicznej. Bardzo ciekawe, interesujące stroje zauważyłam. Turniej na stałe wpisał się już w kalendarz imprez gminy Łęka Patowska. Kolejna edycja już za rok. W oglądanym spotkaniu piłkarskim, które rozegrano w niedzielne przedpołudnie na stadionie miejskim w Kępnie, Polonia zremisowała ze Zrywem Kierzno 0-0. Przez 90 minut gospodarze dominowali na boisku, ale swojej przewagi nie potrafili udokumentować strzeleniem gola. Zryw za to skutecznie stawiał opór piłkarzom z Kępna. Walczyliśmy o ten jeden punkt. Wiadomo, że z Polonią było ciężko. Każdy się z tym liczył, że będzie ciężki mecz, no ale udało nam się jakoś ten jeden punkt wyrwać Polonii. Remis to z pewnością nie jest wynik marzeń dla Polonii. Na pewno usprawiedliwienie pozostaje fakt, że trener Marek Michalski nie mógł skorzystać w tym meczu z 5 podstawowych piłkarzy. Graliśmy szczególnie pierwszą połowę, zagraliśmy słabo, nie mieliśmy pomysłu na grę. W szatni potem przedwierzyliśmy sobie, ustalili pewne schematy, w jakich mamy grać. No i ta gra była bokami, była skrzydłami, chłopaki walczyli w tej drugiej połowie, no ale nie umieliśmy sobie poradzić ze zmasowaną obroną Kierzna. Kierzno broniło się praktycznie w 11 zawodników. Za połowę sporadycznie przeszli, ale nie mieliśmy sposobu, żeby sobie z tą zmasowaną obroną poradzić. Nie umieliśmy strzelić bramki, jak się broni 8 czy 9 zawodników w polu karnym, no jest zagęszczenie tego pola karnego, jest trudno jakąś dobrą pozycję. Chociaż kilka sytuacji było, to z kolei żeśmy pudłowali w tych sytuacjach. No jestem zawiedziony, chłopaki też. No. W drugą połowę naprawdę walczyli i trzeba tutaj oddać im to, że chcieli wygrać mecz za wszelką cenę, ale nie udało się nic strzelić. To drugi remis tej wiosny piłkarzy z Kępna, którzy oddali fotel lidera ekipie z Czajkowa. Ta zaś ograła Zawiszę Łęka Opatowska 2-0. Niemiłą niespodziankę sprawili swoim kibicom zawodnicy z Rychtela, którzy przegrali z ostatnią w tabeli Kuźnicą Grabowską. W kalickiej klasie okręgowej Jankowy 1968 pokonały na wyjeździe KS Opatówek 5-2. Zwycięstwo odnieśli także zawodnicy z Mroczenia, którzy ograli Pogoń Nowe Skalmierzyce 1-0. Porażki 0-2 doznała inna Pogoń, ta Strębaczowa, która uznała wyższość Prosne Kalisz 0-2. W najciekawszym spotkaniu drużyna klasowych LZS Olszowa podejmował walczącą o awans do okręgówki Lilię Mikstad. Po 7 minutach gry olszowianie prowadzili 2-0. Jednak do sensacji nie doszło. Olszowianom zabrakło sił i determinacji. Musimy szukać punktu, bo niestety 3 mecze pod rząd przegraliśmy. Może niezasłużenie, może zasłużenie, no ale nieważne, przegraliśmy i trzeba było punktu szukać z liderem. Początek meczu ułożył się bardzo dobrze, prowadziliśmy 2-0, no jednak ten Mikstad jest drużyną dojrzałą, dobrą, szczególnie zawodnik Cepa, którego nie idzie po prostu pilnować, popisał się pięknym strzałem na 2-2 i tak się po prostu mecz ukończył. No strasznie szkoda, no. Dużo szczęścia mieli teraz przy tej ostatniej bramce, to my nie mamy nic do tego, no z wolnego trafił po prostu. Ciężko idzie wam tą wiosną w tych rozgrywkach? No strasznie ciężko i pechowe mecze przegrywamy, bo na boisku jesteśmy lepsi, ale jak to nie zawsze lepszy wygrywa. Szkoleniowiec linii Zdzisław Mądrzyński stwierdził, że jego piłkarze zaczęli dobrze grać dopiero w osłabieniu po czerwonej kartce.
Zaczęliśmy ten mecz bardzo źle, bo od dwóch straconych bramek w czwartej, w szóstej minucie. No i później dopiero żeśmy, tak jak tutaj pan wspomniał, zaczęliśmy dopiero grać w drugiej połowie i po straceniu zawodnika. Po prostu drużyna, było widać później, że praktycznie końcówka, to żeśmy grali już do jednej bramki. No ale no, zremisowaliśmy, no, strzeliliśmy tylko dwie bramki, zabrakło tej trzeciej, no ale no, szkoda troszeczkę, bo drużyna naprawdę dzisiaj dała z siebie wszystko, to co mogła, no ale popełniła dwa błędy na początku meczu i to się zemściło później. No, po prostu nie dało rady już później nic więcej strzelić. No, według mnie było bardzo ciężkie, u nas to te boisko jeszcze nieprzystosowane do nas, jesteśmy nauczeni grać na dużych boiskach, no ale stało się jak stało, no, dwie bramki w pierwszej połowie. Potem 2-1 kontaktowa, no i rzut wolny 2-2. Na deser informacji sportowych w teleobiektywie pokazujemy państwu, jak swoją 30. bramkę w tym sezonie strzelił w 88. minucie najskuteczniejszy piłkarz w Okręgu Kaliskim, Piotr Cepa. Piłkarze ze szkoły podstawowej nr 3 z Kępna zostali mistrzami powiatu kępińskiego w piłce nożnej szkół podstawowych. W finale tegorocznych mistrzostw gminy podopieczni Piotra Olesia pokonali 2-1 rywali z kępińskiej szkoły podstawowej nr 1. Drużyna kępińskiej trójki jak burza przeszła przez eliminację, pokonując bez większych kłopotów kolejnych rywali. W rozgrywkach grupowych wyprzedziła młodych piłkarzy ze Świby. W półfinale z Kwitkiem odprawiła reprezentację szkoły podstawowej w Hanulinie. Drugim finalistą zostali piłkarze kępińskiej jedynki prowadzeni przez Zdzisława Góreckiego, którzy w spotkaniu półfinałowym pokonali zespół ze Świby. W starciu odwiecznych rywali reprezentacja szkoły podstawowej nr 3 pokonała kępińską jedynkę 2-1. W spotkaniu o trzecią lokatę drużyna z Hanulina pokonała Świbę. Dwa pierwsze zespoły wystąpią w finale powiatowym, powiedziała nam odpowiedzialna za organizację zawodów Ewelina Stasik. Finały powiatowe odbędą się już w najbliższy piątek w Grębaninie. Marcinki Kępno pokonały na Stadionie Miejskim Nielbę Wągrowiec 4-1. Zwycięstwo mogło wyglądać jeszcze bardziej okazale, ale w niektórych sytuacjach kępińskim piłkarzom zabrakło zimnej krwi. To spotkanie znakomicie rozpoczęło się dla gospodarzy. Już w czwartej minucie po faulu na Przemysławie Albercie rzut karny wykorzystał Kamil Urbański. Ta sztuka nie udała się Kamilowi w drugiej połowie, kiedy to w 65. minucie po faulu na Łukaszu Walczaku karnego już na gola nie zamienił. Na szczęście on i jego koledzy już wcześniej wypracowali bezpieczną przewagę. W 55. minucie po rzucie rożnym główką Wojciech Grzegorek pokonał golkipera gości. Na 3-0 podwyższył Przemysław Albert. Czwartego gola strzelił w 74. minucie wprowadzony na plac gry najmłodszy w zespole Paweł Baraniak, który siał postrach w defensywie Nielby. Honorowego gola Nielba zdobyła w 88. minucie. Na listę strzelców pisał się Bartosz Rosoński. Mogliśmy strzelić jeszcze 3 gole więcej, powiedział trener Marcinków Paweł Falszewski, który nie krył radości ze zdobyczy punktowej. Są nareszcie te punkty, mogły być już dużo wcześniej. Tamte mecze 3-2, 1-2, no to były mecze też blisko do zdobycia tych punktów. Dzisiaj te punkty są nareszcie i myślę, że to nie są te ostatnie punkty w tej rundzie. Są jeszcze mecze na pewno do wygrania. Już ostatnio mecz w Amice był bardzo, bardzo dobry, chociaż te 0-3, no ale już ta gra była poukładana. Dzisiaj było widać, że chłopcy grają zespołowo. Mniej było tego, mniej indywidualnych jakichś tam akcji, tylko grali zespołowo, a wynik, jakby był 7-1, też był na pewno sprawiedliwy, bo tych sytuacji było naprawdę, naprawdę wiele. Nikt z Nielby, łącznie ze szkoleniowcem, nie chciał tego meczu komentować, kwitując krótko, zagraliśmy beznadziejnie. Walczące o utrzymanie Marcinki Kępno pokonały 6. zespół Wielkopolskiej Ligi Juniorów Młodszych, Nielby Wągrowiec 4-1.